Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wygląda na to, że cała sytuacja na Ukrainie długo się nie zakończy. Sytuacja z Ruskimi się długo nie zakończy, z Chińczykami się długo nie zakończy. No i z Iranem też się długo nie zakończy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie rzecz biorąc zawsze są demonetyzowane. Większość Arabów, większość tych krajów arabskich, no to uważa, że demokracja jest bardzo niebezpieczna. Jest niebezpieczna dla społeczeństwa, jest niebezpieczna dla gospodarki. Ciekawe jest, że kiedy oni przyjeżdżają, powiedzmy, do Ameryki, to przywożą ze sobą to samo zdanie. I teraz ta dzisiejsza demokracja zachodnia, ta chrześcijańska demokracja amerykańsko-europejska, w zasadzie doprowadziła do tego, że zniszczyła chrześcijaństwo, zabiła chrześcijaństwo, zabiła tą tradycję współpracy, dialogu, wszystkie te ruchy komunistyczne, no i osiągnęły sukces teraz. Ten komunizm rosyjski, radziecki sprzed 100 lat, no to w zasadzie teraz jest powielany w Ameryce. No nie ma jeszcze gułagów, nie ma morderstw, nie ma takiej walki, jeszcze nie ma. No i Ameryka ciągle jeszcze, ta Ameryka konserwatywna, no wierzy w wybory. Komuniści nie wierzą w wybory, komuniści po prostu kradną wybory, no ale cały świat patrzy na Amerykę. Chiny komunistyczne, jednopartyjne Chiny, oni po prostu stworzyli system społeczno-ekonomiczny w ten sposób, że partia rządzi, no i zawsze ma rację. Rosja no podobnież przez ten lata caratu, przez lata stalinizmu, tego breżniewizmu i tych wszystkich innych i teraz putynizmu, no ludzie wybierają silnego przywódcę. Afryka, no wszyscy poza Europą i wszyscy poza Europą i Ameryką patrzą na ten Zachód, na jako zgniły Zachód. Cały ten Zachód jest zdemoralizowany. Te przywódcy kulturowi, te wszystkie rzeczy, które teraz się odbywają na oczach całego świata. Te wszystkie homoseksualne, lesbijskie, dwupłciowe, transgenderyzmy, tego rodzaju odchylenia, no to około 5 miliardów ludzi na świecie po prostu się gotuje. Te wszystkie skrobanki na żądanie, ta wolność słowa, która bardzo często jest widziana oczyma nie Europejczyków, nie Amerykanów, jako wolność dla pornografii, nie bez żadnych ograniczeń, no to oślepia po prostu, przytłumia, przygniata z moralnego punktu widzenia te miliardy. No i to tam nie ma tych gorących trendów, tych gorących, gorącej mody na takie rzeczy. Do tego, jeżeli się dołoży się te amerykańskie, europejskie banki czy instytucje finansowe, które niszczą środki do życia, no bo w zasadzie niszczenie kopalni węgla brunatnego czy kamiennego, niszczenie ropy, no to jest to, co tam ludzie jeszcze w innych częściach świata mogą użyć, mają, a jest to wszystko w zasadzie niszczone i to doprowadza do wściekłości i w sumie grupy polityczne, jak i całe społeczeństwo. Te rozdzielenie w Ameryce to się zmieni. No teraz w listopadzie jest nadzieja, że ta próba opanowania komunistów całego kraju się nie powiedzie. Jest nadzieja, że kongres, obydwie izby, Izba Reprezentantów i Izba Senatu po prostu przejdzie w ręce normalnych. Jest nadzieja, że od listopada cały świat znowu zacznie patrzeć na Amerykę jak na normalny kraj
i jest nadzieja, że Ameryka się ocknęła na następne 20 czy 40 lat, jakieś jedno czy dwa pokolenia, że to wszystko dojdzie do siebie. No ale, ale się, to, co zostało stracone, to zostało stracone. Czy napad Rosjan na Ukrainę, no dowodzi tego, że Niemcy na przykład, Niemcy, którzy kompletnie się uzależnili od, zaczęli budować te wszystkie wiatraki, panele słoneczne i te wszystkie inne odnawialne energie, pozamykali swoje kopalnie i brali tanią ropę z Rosji. Także kiedy Rosja napadła na Gruzję w 2008 roku, nic nie robiła. Kiedy napadli na ten Krym też kilka lat temu, też nic nie robiła. No teraz trochę podskakiwali, no ale tak się bali, że będą zamarzali w zimę, a zima się zbliża, także w ostatnich miesiącach krzyczeli, że będzie więcej pieniędzy na obronę i tak dalej, a teraz się znowu wycofują rakiem, no i ta wojna ekonomiczna z Rosją im nie bardzo pasuje. Po stronie Rosji, no może nie tyle po stronie Rosji, ale ekonomicznie Indie czy Brazylia, dwa potężne kraje. No poza, do tego dochodzi jeszcze Chiny i Iran, no to oni trzymają sztamę w zasadzie z ruskimi. No i Europa Zachodnia, Ameryka, kultura zachodnia po prostu nie ma co zrobić. Wszyscy, Europa i Ameryka myślała, że jakoś zjednoczy cały świat, no ale nie zjednoczyła. Ludzie patrzą się, co się dzieje w Hollywood, co się dzieje na ulicach Ameryki, te filmy z tych narkomanów z San Francisco, te strzelaniny w Filadelfii, w Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. No to jest makabra. Soros doprowadził do tego, że w Ameryce demokratycznymi metodami zostało wybrane setki tysięcy najróżniejszych sędziów, najróżniejszych prokuratorów stanowych i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko idzie, jest robione naokoło całej tej sytuacji rasowej. No i teraz wszyscy ci prokuratorzy, oni w zasadzie mówią, że za dużo jest uwięzionych czarnych, no to są niewięzieni. No i co się dzieje? Starbucks. Myślę, że gdziekolwiek jesteście na świecie, znacie Starbucks. No to Starbucks zamyka około 25 kawiarni w Ameryce, chyba 6 czy 7 w Seattle. Seattle, no to jest pod granicą kanadyjską od strony Pacyfiku. No bo tam po prostu jest tak niebezpiecznie. To jest jedno z najbardziej Seattle i Portland, Oregon, no to jest najbardziej takie komunistyczne, lewacki stan i miasto, no i tam zamykają tam biznesy, uciekają. Dlaczego? Dlatego, że jest bałagan, polityczny, jest bałagan społeczny, tam pozwolili po prostu na chaos, na anarchię. No i jeżeli w Ameryce się często nie pokazuje tych rzeczy, nie pokazuje się tych narkotyków, to wszystko jest cenzurowane, no ale w takich Chinach, czy w Indiach, czy w Brazylii, czy może nawet, mam nadzieję, że w Polsce, pokazują ten syf, kiłę i mogiłę. No oczywiście to dotyczy tylko tam 0,5% całego społeczeństwa. Cała Ameryka, ta środkowa, to jest normalna. Jedynie nienormalna, lewacka, komunistyczna, antymoralna, antykulturowa, no to są wybrzeża, wschodnie i zachodnie wybrzeże. Także Putin współpracuje z tymi trzema, czterema krajami dosyć mocno. No i oni w zasadzie chcą zniszczyć, tak? Oni chcą zniszczyć dominację europejsko-amerykańską, no bo widzą, że te wartości moralne, no to już nie ma. W Ameryce, w Europie te wartości moralne zaginęły. Biden teraz pojechał do Arabii Saudyjskiej, idiota, błagać na kolanach o to, żeby
Arabia Saudyjska pompowała więcej ropy, no tamte wszystkie te prawa obywatelskie są na niskim poziomie, można powiedzieć, czy tam nikt na to nie zwraca uwagi, zamiast Biden powiedzieć, żeby w Ameryce wszystko wiercili. Także wszystko jest postawione jakoś na głowie. Dużo ludzi patrzy na Amerykę i mówi, że to jest po prostu banda nienormalnych. Wiele tych krajów pokolonialnych, cała ta Afryka, no Indie do pewnego stopnia, te Indochiny, czyli te Wietnamy, Tajlandie, no to też mają pretensje, że te królestwa, że te imperia, które tam były, zniszczyły. No to, że koleje im tam zainstalowali, jakiś przemysł, drzewa kauczukowe i tak dalej, to nikt na to nie patrzy. No patrzy tylko na to, co było wykorzystywane. No ale teraz dużo krajów ma pretensje, że w tej wielkiej siódemce, w tej światowej wielkiej siódemce, kiedy spotyka się ta wielka siódemka, no to jest powiedzmy Wielka Brytania i Francja, są Włochy, jest Kanada, no a w tej cała ta Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i mają tylko po jednym członku z Azji, nikogo z Afryki, także też tych krajów arabskich też tam nikogo nie ma, z Ameryki Łacińskiej też nie ma, także wszyscy są w sumie wkurzeni, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie za bardzo jest Organizacją Narodów Zjednoczonych. No dużo teraz jeszcze właśnie te wartości moralne, no to na Zachodzie, Ameryce, w Europie, to do niedawna jeszcze były podkreślane te wszystkie prawa obywatelskie, ale to nie za bardzo działa, a już szczególnie walka z klimatem, walka z tym, że klimat jest niszczony. No i Europejczycy, Amerykanie mogą twierdzić, że całe to imperium moralne, no to ciągle obowiązuje. No ale już nie ma imperium moralnego. Wszyscy ci lewacy, wszyscy ci socjaliści, wszyscy ci obudzeni komuniści, to po prostu niszczą Amerykę, no i niszczą cały świat. Kiedy się popatrzy na tą wielką siódemkę, no to można powiedzieć, że ta wielka siódemka, te siedem krajów, no to ma w zasadzie 45 produkcji światowej, tak? Także że to jest bardzo bogata. No i ta wielka siódemka w zasadzie ma 52% pieniędzy wydawanych na wojsko, tak? Także to są potężne sprawy. No do tego też jeszcze dochodzi, że świat nie bardzo jest przyjazny europejsko-amerykańskiej polityce, dlatego że Ameryka, Europa powoli zaczyna się, chce się izolować, chce się zamykać. No a co to znaczy? No będzie mniej wymiany, z krajami rozwijającymi się czy innymi. No to oni będą automatycznie szli w kierunku Chin, Rosji, Iranu i tak dalej. No ale najważniejsze to są te wartości. Ta wojna kulturowa z chrześcijaństwem na Zachodzie, te zamykane kościoły, zamykane synagogi, zamykane zbory, cała ta sytuacja z tymi skrobankami, no to już po prostu nie ma nic wspólnego. Nie ma już wspólnego. Te 5 miliardów ludzi widzi, że to nie działa tak, jak powinno działać. Chińczycy są bardzo mocni na tym południowym Morzu Chińskim, działają. Na Bliskim Wschodzie no też się jakoś składają. Także Ameryka na dzień dzisiejszy, jeżeli by
jeżeli by Biden był następną kadencję, a nie będzie, jeżeli kongres by przetrzymał następne 2, 3, 4 lata, no ale też nie będzie, no to cały świat w zasadzie, który jest i tak podzielony na parę części, jeszcze się podzieli. Także to, żeby Zachód przetrwał, żeby to się wszystko jakoś utrzymało, żeby cały ten świat się nie rozpadł, no to musi Ameryka wrócić z powrotem do normalności. Musi Ameryka zacząć działać tak, jak działała przez ostatnie 200 lat. No i ten początek tych dzieci kwiatów, cały Woodstock, całe te socjalistyczna mrzonka, te Johnny Lennony, które śpiewały, żeby wyobrazić sobie świat bez religii, no to też łachudra. Ta piosenka Imagine to jest najbardziej wkurzająca piosenka dla mnie, kiedy łachudra mieszkał na piątej Avenue w apartamencie tam na 7 piętrze za parę milionów dolarów. No, jakiś wariat go zabił. Yoko Ono, no też dosyć spora artystka, wariatka. No, ale to właśnie od tego się zaczęło. Te dzieci, kwiaty, ten socjalizm bez granic, bez pieniędzy, bez wartości, bez kościoła, bez religii. No i to mamy. To jest to, co on wyśpiewywał, no to dzisiaj mamy. No i jest. To osiągnęliśmy. Tyle tylko, że wszyscy wiedzieli, że to będzie syf, kiła i mogiła. No artyści tego nie widzieli. Artyści tylko widzieli flagi stęczy i to było dla nich najważniejsze. Świat zachodni nie upadnie. Teraz po listopadzie ludzie się otrząsną z tego wszystkiego. No i zacznie być na pewno normalnie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się oszukać. Na którymkolwiek kontynencie, wszędzie są komuniści, wariaci, no i wszędzie są normalni. Tak, także, że te wartości normalnie chrześcijańskie, wartości europejsko-amerykańskie muszą przeżyć, muszą wytrzymać. Te wszystkie komedie i wszystkie eksperymenty lewackie nie są w stanie wytrzymać, no bo ekonomicznie to się wszystko degeneruje, i społecznie, i moralnie wszystko się po prostu spada na dno. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że przekonaliście się, że to była głupota, że na niego głosowaliście. Teraz poparcie dla Bidena jest 28%. Także wszyscy republikanie, 80 parę milionów, co głosowało na Trumpa, nie popiera Bidena. No ale 40 milionów demokratów, połowa demokratów nie popiera Bidena. Jeżeli głosowaliście, to załóżcie jakąś włosiennicę na plecy, weźcie bata i zacznijcie się lać, bo doprowadziliście do tego, że jest jak jest. Widzicie, jest jak jest. Zdrowia dla normalnych.